z uwagi na to, że tradycją tych spektakli jest to, iż my po prostu sami dokładamy coś od siebie, brzydko mówiąc. No i już od 5 lat coś takiego powstaje w naszej gminie na deskach GCK Drelów. W tym roku podjęliśmy taki temat pod nazwą Świąteczna Babcia. Kwestia odnosi się do osób starszych, samotnych, które są wywożone na okres świąt do szpitali. No akurat wybraliśmy temat. Dość trudny, ale wie pan, już funkcjonuje w internecie, czyli zdarzenie zatacza coraz szersze kręgi, rzekłbym, i w okresie okołoświątecznym nagle łóżka szpitalne zapełniają się starszymi ludźmi, którzy w ten sposób przymuszeni są przez swoich domowników do spędzania świąt w samotności i rzeczywistości szpitalnej. My z tym tematem postanowiliśmy się zmierzyć. Jak nam to wyjdzie, to Państwo sami ocenią. A oczywiście my jesteśmy takimi naturszczykami, z nas żadni aktorzy. Zatem gramy jak czujemy po prostu. I ten scenariusz powstaje, każdy scenariusz powstaje jakby na zasadzie, tak, ktoś coś doda. Jest jakiś pomysł pierwotny, spisane są teksty, a w trakcie prób jest to modyfikowane. To wyjaśniło się, że jesteśmy w sali Gminnego Centrum Kultury w Drelowie. Wiemy, z kim rozmawiamy. A kto będzie ten spektakl przedstawiał? Kto w roli aktorów? Jak się zrzeszacie? Jak się nazywacie? I gdzie na co dzień macie próby, występujecie? Tak, więc nazwaliśmy siebie grupą teatralną Tu i Teraz. Jak już powiedziałem, spotykamy się od 5 lat. Pomysł powstał w sposób spontaniczny. Ja zostałem jakby wkręcony, mówiąc w cudzysłowie, do tych spektakli. Na początku nie zdawałem sobie sprawy, z czym się mam zmierzyć, no ale tak to już zostało. W każdym razie jest to grupa ludzi dorosłych, pracujących zawodowo. Każdy z nas ma jakieś obowiązki zawodowe. Spotykamy się popołudniami, najczęściej raz w tygodniu, a wtedy, kiedy dochodzi już do terminu takiego ostatecznego, to nawet 2 razy, 3 razy w tygodniu, jak nam się udaje. Próby mamy wieczorami, no i w ogóle jest to dla nas po prostu frajdą. Taki swego rodzaju wentyl bezpieczeństwa. Nie będzie podpalony Chrystus. To wyjechał i gdzie? Michał. To nie wraca, to w tym roku zagra Pana Jezusa. Ale jest, widzę, Pan jeździ na 2 gitary, to może to zaśpiewamy? Dobry pomysł. Możemy. Pewnie. Zawieja i beznadzieja, złota Jerozolima, a w biednym Betlejem Pan. Czy ja mogłabym prosić, tak,
Doktor Walutowicz chyba dzisiaj ma dyżur. Tak, to proszę, poproszcie mi. Do telefonu. Dzień dobry, panie doktorze. Izba przyjęć. Panie doktorze, mamy pacjentkę do przyjęcia. Ale pani mówi, że jest bez skierowania? Aha. Mamy przyjąć. Rozumiem. Ale przyjęcie było wcześniej ustalone. Dobrze. Tak. Na dół. Na salę numer 6. Na szóstkę. Tak, zrozumiałam. Nazwisko? Proszę panią, pani nazwisko. Nazwisko pani poda. Sobiepan Alicja. Panie doktorze, sobie pan Alicja. Rozumiem. Przyjmować. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Proszę panią, poproszę dowód osobisty. Dowód osobisty poproszę, bo musimy spisać pani nazwisko, PESEL potrzebny będzie. Dowód osobisty? Tak, dowód osobisty. Zaraz, chwileczkę, ja w torbie poszukam gdzieś mamę. Synowa mówiła, żebym tylko zabrała. O, zobaczy pani, to chyba to. Tak, to jest to. Dobrze. Pani sobie pan Alicja? Tak. Plak. Oj, 92. Już skończone. Miejsce zamieszkania Złota 15, zgadza się? Tak, Złota. A proszę panią, potrzebny nam będzie jeszcze numer telefonu. Numer do kontaktu. Ojej. Do syna najlepiej by było. No ja to nie mam. Może gdzieś pani ma zapisane? A no tak. Syn ma telefon. Oj, coś mi zaparowało. W zasadzie to nic mnie nie dolega, tylko czasami tak tchu brak. Gorączki nie mam? Nie ma pani gorączki? Nie mam. Proszę panią, zmierzy pani jeszcze ciśnienie. A to zaraz. Ja pomogę pani, to maluszku. Oj, taki ten szlachot, to nowy taki. Też synowa mi dała, tylko tak może by tak, o tak, nie pani. A jakie pani ma ładne kapciuszki. O, nie pani, syn mój synowo wyjeżdżają tak za granicę, daleko jadą i jak byli teraz, to widzisz, tam przyjechali, przyjeździ z zagranicy i takie ładne. Proszę pani, teraz będę mierzyła ciśnienie. Proszę nie odzywać się, nic nie mówić, bo wynik będzie niemiarodajny. Czubuszko, ręka wyprostowana. Dobrze, tak? Już dziękuję. I jak tam? 105 na 60. Dobrze? Dobry, super. Bardzo dobry. Panie, jak ostatnio byłam tutaj na Wielkanoc, pamięta pani? Pamiętam. Samo miałam dyżur, tak się złożyło. Jak byłam na Wielkanoc, to mierzyli mi ciśnienie, to 140 mówili, to byłam taka żywa jeszcze wtedy. A to drugie to 70, to po tabletkach lekarz mówi. A teraz to tak, może i dobrze. Oj, tyle pani tych dokumentów przeze mnie tyle. Pani musi mieć pracę przed tymi świecami. No to dobrze, to proszę panią, oddaję dowody. Dobrze. Schować. Dobrze. Ja zapakuję go z powrotem, bo żeby potem nie mieli kłopotu, jak się zginą. Panie Rysiu, na szósteczkę. Na dół oddział wewnętrzny, sala numer 6. A jeszcze bardziej jest ciekawe to, że już ma nawet to zjawisko swoją nazwę. Ja. Wiecie jako? Świąteczny babcie. Coś takiego. Znaczy, jeżeli taka sytuacja ma nawet już swoją nazwę, to warto jej się przyjrzeć, nie sądzicie?
A Świąteczna Babcia to bardzo dobry tytuł. To prawda. Świąteczna Babcia. I taki weźmiemy. Już mamy tytuł. Mamy tytuł. Tylko tak zmienimy. A witam pana prezesa, witam. Ależ panie prezesie, bardzo się cieszę, że przyjęliście państwo zaproszenie. Będzie nam niezwykle miło. Żona na pewno się ucieszy. Och, to żaden kłopot. Pan mecenas z małżonką przenocują u nas. Państwu też proponuję nocleg. A, rozumiem. Zatem przyślę kierowcę. A nie, przecież to żaden kłopot. Nalegam. Mam bardzo dobry koniak. A zatem do zobaczenia. Kierowca będzie o 16. Kłaniam się. Pani Aniu, proszę do mnie. Do mnie pan, panie dyrektorze? Tak. To jest lista zakupów. I proszę do mnie przysłać naszego kierowcę. Pana Henia? Tak, pana Henia. I proszę mnie umówić na godzinę 15 z doktorem Walutowiczem. Powinien mieć dzisiaj dyżur w przychodni. Coś jeszcze? Nie, dziękuję, to wszystko. Dzień dobry, panie dyrektorze. Czy do mnie pan? Tak, dzień dobry, panie Heniu. Jak ta małżonka? Dobrze, panie dyrektorze, dziękuję. A dzieci? Też dobrze, dobrze. A to najmłodsze już zdrowe, z Bieli Gips? Tak, dziękuję bardzo za zainteresowanie, panie dyrektorze. Wszystko jest dobrze. A z pracy pan zadowolony u nas? Zadowolony jestem, jasne. A z płacy? W zasadzie tak. To bardzo mnie cieszy, że pan jest zadowolony z pracy, bo będzie pan mi potrzebny pojutrze wieczorem. Pojutrze wieczorem, panie dyrektorze, familia. Tak. Panie dyrektorze, Wigilia, żona, dzieci, już w domu na mnie będą czekać. Jak? No, chyba, że pan nie chce. Nie, no dobra, będę. A zatem proszę tam być na 16. Później odwiezie ich pan. Myślę, że gdzieś tak koło godziny 23. Dziękuję. A nic takiego. Sprowadza mnie do pana stara potrzeba. Widzi pan, zbliżają się święta. Chodzi o moją matkę. W tym razie państwo jedziecie? No nie, w tym roku nigdzie nie wyjeżdżamy. Dlaczego? Widzi pan, w Wigilię spodziewam się kilku wpływowych przyjaciół. Rozumie pan, taka stara osoba, schorowana. A to jest bardzo ważne spotkanie dla mnie. Chyba rozumiem, jednak z drugiej strony pańska matka już tyle razy spędzała święta w szpitalnym łóżku. Myślałem, że tym razem będzie inaczej. Rozumiem pana. To na pokrycie wszelkich kosztów związanych z pobytem mojego matki. Pół roku temu chcę. Obiecuję, że to naprawdę już ostatni raz. No dobrze. Zobacz, co da się zrobić. A od kiedy chciałby pan zostawić matkę w szpitalu? No najlepiej od jutra. A do kiedy? Jak długo się da. No, proszę jutro postawić na izbę przyjęć najpóźniej o 10:00, wtedy będę na drugą. Najlepiej będzie jak zabiegną karetkę. Proszę powiedzieć, że ma ordynat słuszności. Na pewno się mogę powiedzieć. Dobrze, bardzo dziękuję panu za pomoc. Do widzenia. I uważaj na tablet. Już dwa w tym roku zepsułeś. Mamo. Dobry, kochanie. Ale nie ciężki dzień. Ty zmęczony. A ja? Ja
musiała wcześniej dzwonić gosposię. Wyobraź sobie, że tak mi jęczała, że święta idą, że Wigilia i w ogóle wszystko musiałam zrobić sama. Wszystko było na mojej głowie. Obiadu nie zdążyłam zrobić. Nikt nie szkodzi, ja byłem na mieście. Ale wiesz co, mam dla ciebie bardzo dobrą wiadomość. Wyczowscy i Łapeccy będą u nas na Wigilii. No nie. Ja rozkosi nie mam, a ty mi tutaj gości straszysz i dajesz tyle roboty? Tato. Tak. Czy z tymi gośćmi przyjadą dzieci? Nie, Kevin. Oni nie mają dzieci. Dałaś gosposi wolne do świąt? Mam za musisz ją jakoś sprowadzić z powrotem. Nie wiem, zagróż, że ją zwolnisz, że cokolwiek. Słuchaj, nie mogę pozwolić, żeby przez jakiegoś garkotuka doszło do kompromitacji. Wszystko musi być na najwyższym poziomie. Przecież wiesz, jak ważne spotkanie jest dla mojej kariery. No, jest jeszcze twoja matka. Dzisiaj musiałam wszystkie okna pootwierać, żeby dom wywietrzyć. Ta sprawa już jest załatwiona. Tak? Tak. Ale jestem skonana z tego księdza. To taki Glenda. Myślałam, że już nigdy nie skończy. No, ta stara to wykręciła nam numer. Musiała. I to w święta zechciało jej się umierać. Ale teraz będziemy mieli już spokój. Proszę. Nie będzie pod kolumnie zgryzł. Pod kolumnie. Jestem kapelanem w szpitalu. Pańska matka zostawiła list, który napisała jeszcze bardzo dobrze się czuła. Prosiła, gdzie coś się jej stanie, żeby panu przekazać. Oto ten list. Życzę miłej lektury. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Muszę już iść, obowiązki mnie wzywają. Kochane dzieci. Już kolejny raz. Jestem w święta w szpitalu. Wtoczy Bóg tak chce. Tak bardzo was kocham. Wiem, że nie macie czasu. Jesteście tak bardzo zapracowani. Stasiu, syneczku, uważaj na siebie. Tak dużo pracujesz i Terenia ma tyle domowych spraw na głowie. I Kevin, wnusiu kochany, ty też masz tyle obowiązków w szkole, a potem te prywatne lekcje. Tak bardzo za wami tęsknię. Ale dobrze mi tutaj. Siostry są dla mnie takie miłe. Nie martwcie się o mnie. Tylko jakiś lekarz pytał, dlaczego tu przyjechałam. A ja przecież sama nie mogłam przyjechać, bo nie chodzę. Tłumaczyłam, że jesteście dla mnie tacy dobrzy i że troszczycie się o mnie i że zawsze dajecie mi opiekę. On tylko dziwnie się uśmiechał. Przecież nie macie czasu chodzić koło mnie w domu. Ja nieustannie myślę o was i modlę się
do Boga za wami. Jesteście radością moich myśli. Serce moje bije tylko dla was. Tak bardzo was kocham. Tak bardzo za wami tęsknię. Ale dobrze mi tutaj. Siostry są takie dobre. Dają mi jeść. Tylko nie mam z kim porozmawiać. Wszyscy wokół są tacy smutni. Czy mógłbyś mi pokazać ten szpital, w którym była babcia? A do czego jest ci to potrzebne? No bo wiesz, tato, skoro babci było tam tak dobrze, skoro się zestarzyjecie, zobiozę was tam. Maryjo czysta, błogosław tej, co w miłosierdzie nie wierzy. Niech twoja jasna strudzona głos smutki jej wszystkie uświeży. Moi drodzy, dla mnie jedno przesłanie z tego dzisiejszego spektaklu. Śpieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą. Kochać to nie tylko uśmiech, ale to, że jesteśmy blisko. Nie wszystkim te święta będzie dane spędzać blisko, ale bądźmy z bliskimi, tymi, którzy są jeszcze tutaj. I rodzinnie spędźmy te święta. Wszyscy, wszyscy razem się wspomagajmy. Ja Państwu życzę tych świąt rodzinnych, wspaniałych, niepowtarzalnych i mimo wszystko radosnych, bo rodzina jest najważniejsza i my w tej rodzinie. Dziękuję bardzo serdecznie Państwu wszystkim za to, że jesteście. Dziękuję osobom wszystkim, którzy tutaj przybyli. Na ręce Pani Wiesi, dyrektor Gminnego tutaj Centrum Kultury, pragnę podziękować wszystkim aktorom za to przedstawienie, jakże pouczające, ale to są, no niestety, może nieczęste, ale są to historie prawdziwe. Czasami tak ta wieczerza wigilijna wygląda, że nie chcemy tych osób najstarszych mieć blisko siebie. A to jest wyjątkowy wieczór i winien w sposób szczególny jakoś być przeżywany we całej wspólnocie rodziny. Ale to tak jak Pani Wiesia powiedziała, śpieszmy się kochać ludzi, bo szybko odchodzą. Także dziękuję bardzo wszystkim aktorom. Piąta rocznica, tak, istnienia. Cieszę się bardzo, że na terenie parafii właśnie mam ten zespół taki teatralny. Jakbyście pokończyli szkołę teatralną jakoś. Ładnie grają naprawdę. Jestem zawsze zbudowany. Na pewno to wszyscy tu obecni. Także życzę wszelkich Bożych łask i błogosławionych świąt Bożego Narodzenia w dzisiaj wszystkim. Ten Boże.